Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj zrobimy kolejne działanie pod kolejny ciekawy, potencjalny airdrop, tym razem na sieci Starknet, o której już głośno od wielu miesięcy. Tutaj również jest zapowiadany airdrop i z tego co się dowiedziałem, jest wyznaczone 9% alokacji wszystkich tokenów właśnie na airdrop. Przy okazji działań tutaj na tej sieci będziemy działać również na nowym portfelu dla wielu osób, na portfelu Argent, który również nie ma swojego tokena, więc tutaj też potencjalnie będziemy się mogli na niego wystawić. Ale zanim zaczniemy, jeśli to wideo Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić jakąś reakcję, łapkę w górę, zasubskrybować sobie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z tym wszystkim, co tutaj znajdziecie, i sprawdźcie sobie opis wideo, tam znajdziecie wszystkie przydatne linki, przede wszystkim linki z tego wideo, ale również giełdy, na których osobiście handluję. Przy okazji działań tutaj na sieci Starknet od razu Was uprzedzę, że transakcje idą bardzo, bardzo wolno. Musicie być tutaj bardzo cierpliwi, bo transakcje nie przechodzą w ciągu kilku sekund, a nawet w ciągu kilku minut. Czasami trwa to kilkadziesiąt minut, a czasami nawet kilka godzin, więc musicie się tutaj szczególnie uzbroić w cierpliwość, a wiem, że wielu osobom jej po prostu tutaj brakuje przy okazji działania pod te potencjalne airdropy. No i to, co tutaj do tych działań będziecie potrzebować, to na pewno MetaMaska, na pewno portfel Argent. Wchodzicie sobie tutaj na Argent, nie pobieracie go na telefon, oczywiście możecie i zacząć z niego korzystać, ale to, co nas interesuje, to Argent X, są to jakby dwa osobne portfele, tutaj z poziomu zakładki w Google Chrome albo na Mozilla, więc pobieracie go sobie do zakładki na przykład Google Chrome i wygląda on tutaj w ten sposób. I oczywiście to, co potrzebujecie, żeby zacząć tutaj jakiekolwiek działanie, potrzebujecie realne środki, w tym przypadku Ethereum, czyli przelewamy sobie Ethereum z jakiejś giełdy, do nich macie link w opisie wideo, przelewamy sobie Ethereum na swojego MetaMaska i zaczynamy działania najpierw na moście Starkneta, Stargate, na którym możemy działać na mainnecie, możemy też działać na GoEarly, to przyda nam się przy okazji wystawienia się na potencjalne lub na innej platformie opartej o Starknet. Ale o tym powiem Wam w dalszej części wideo. Więc jesteśmy na głównej sieci Mainnet. Przede wszystkim najpierw łączymy obydwa portfele, czyli łączymy MetaMaska i Argenta. I standardowo przy okazji mostów to, co możemy zrobić, żeby wystawić na ten potencjalny airdrop, jest po prostu zaznaczenie swojej obecności, czyli przesłanie swoich środków z sieci Ethereum na sieć Starknet. Jak wpiszecie sobie tutaj dowolną kwotę, którą chcielibyście sobie przenieść między sieciami, na przykład 0,05 Ethereum, klikam sobie transfer i tutaj macie potwierdzenie całej transakcji, macie informację, jaką prowizję zapłacicie, więc jak widzicie, nie należy przenoszenie za pomocą tego mostu do najtańszych. Musicie się zastanowić, czy będziecie robić kilkanaście transakcji pomiędzy sieciami, wtedy stracicie dużo na prowizji, ale powiedzmy, inwestujemy pod potencjalny airdrop, spełniamy jakieś warunki ilości transakcji na tym moście z Starkgate, albo możecie po prostu raz przesłać z sieci Ethereum na sieć Starknet, ale na przykład większą kwotę, żeby zapłacić tylko raz tą prowizję i potem już działać tylko na tej sieci. Ja tą transakcję sobie odrzuciłem, ponieważ wcześniej przeniosłem sobie środki po to, żeby móc Wam tutaj pokazywać już na live nagrywanie, z tego względu, że te środki tutaj były transferowane, no z tego co kojarzę, chyba kilkadziesiąt minut musiałem czekać na ich finalne pojawienie się na sieci Starknet, ale mam to za sobą, więc w ten sposób możecie się tutaj pobawić. Oczywiście możecie sobie odwrócić transakcję, czyli z sieci Starknet przenieść z powrotem środki na sieć Ethereum, jak klikniecie sobie ponownie transfer, tym razem będziecie podłączeni do Argenta i macie informację, jaką prowizję zapłacicie. Około 2 dolarów, maksymalnie 14 dolarów. Ja klikam sobie cancel, bo nie będę tego teraz tutaj robił, to jest opcja, którą Wy możecie sobie zrobić. Na przykład na samym końcu, po zrobieniu tych wszystkich swapów, kiedy chcecie wyjść z sieci Starknet z powrotem na sieć Ethereum. I teraz mając te swoje środki na sieci Starknet, możemy podziałać na różnych aplikacjach właśnie opartych o sieć Starknet. Bardzo popularną na pewno jest 10kSwap, jest to nic innego jak fork Uniswapa, czyli zdecentralizowana giełda właśnie oparta na sieci Starknet, na której możemy wymieniać sobie swoje tokeny już na sieci Starknet, czyli to, co nam też tutaj mówię, jeśli jesteśmy na warstwie drugiej, no to płacimy tutaj bardzo małe prowizje od transakcji, więc pobawimy się tutaj troszkę, mamy Ethereum, wymieniamy sobie na przykład na USDC, chciałbym wymienić no na przykład z tej kwoty na przykład 0,04, ja już sobie tutaj na tej sieci robiłem jakieś transakcje, pokazuję Wam tutaj też sobie doładowując, mam informację, zapłacę 76 centów, potwierdzam. Jak widzicie, ta transakcja jest pending jako oczekująca, więc tutaj również musicie uzbroić się w cierpliwość, jak szybko te transakcje będą przechodzić. To
znaczy jak szybko, no zajmie to troszkę czasu, czyli powiedzmy wymieniłem sobie Ethereum na USDC, mogę teraz sobie odwrócić transakcję, czyli wymienić sobie USDC, ja już sobie wcześniej wymieniłem, więc je tutaj posiadam na tej sieci, wymienić sobie na przykład do Ethereum albo wymienić do innego tokena, który jest tutaj dostępny, na przykład do USDT i pobawić się tutaj w swapowanie na tej platformie. To co warto zrobić przy okazji zdecentralizowanych giełd, tutaj opartej o sieci Starknet, może sobie dodać pulę płynności, to zawsze jest plusowane przy ewentualnym airdropie, wiemy to z historii innych airdropów, które były, więc przechodzicie sobie w zakładkę pool, klikacie sobie nowa pozycja, wybieracie sobie tokeny, jakie chcecie dodać do puli płynności, czyli w moim przypadku Ethereum i USDC, które posiadam, klikam sobie ile chcę przeznaczyć, na przykład $10, tutaj automatycznie obliczy mi ile pobierze Ethereum, klikam sobie depozyt, potwierdzam wszystko i taką pulę płynności mam już dodaną, później na zasadzie wypłaty mogę ją również tutaj stąd wypłacić. Mam informację, że zapłacę około $1 za dodanie tutaj tej puli płynności, potwierdzam. I oczywiście muszę czekać, no nie będę teraz czekał z Wami na to wideo, bo nagrywałbym je kilka godzin, a nie o to tutaj chodzi, chodzi o sam mechanizm działania, jest on bardzo podobny w przypadku innych platform, na których działamy. No i tutaj w zakładce My Pools będziecie mieli wyświetlone pulę, którą posiadacie, jeśli będziecie chcieli ją usunąć, wyjść po prostu z tej puli, to będzie tutaj przycisk Withdraw, albo Undelegate, albo coś tego typu i robicie na tej samej zasadzie, czyli wyciągacie później te środki, macie je dostępne do wypłaty. Kolejną platformą, na której możemy podziałać, jest Mint Square, gdzie możemy wymintować nasze NFT właśnie na sieci Starknet. Tutaj z ciekawości, jak widzicie, Mint Square również zmienił logo na Doge'a, czyli najpopularniejszego memcoina, którego bardzo promuje Elon Musk. Jak widzicie na Twitterze kilka dni wcześniej, Elon Musk chyba też w formie jakiegoś manifestu zmienił główne logo Twittera, czyli tego ptaszka, na logo Doge'a. No jest to taka mała ciekawostka dla Was, a być może nawet kierunek, co w tym momencie jest na rynku popularne. My teraz już zabieramy się za wymintowanie tutaj na tej platformie naszego NFT, więc klikamy sobie Mint, dodajemy sobie jakiś obrazek, nazywamy swoje NFT, na przykład MetaMask, dajemy jakiś opis, klikamy Mint, łączymy, płacimy około 75 centów za mintowanie, potwierdzamy. Akurat w przypadku Mint Square w ciągu chyba 2 albo 3 minut moje NFT zostało wymintowane, więc jak wejdziecie sobie tutaj w zakładkę profila, klikniecie sobie profile, zjedziecie niżej, to macie tutaj to swoje NFT, które w tym momencie możecie tutaj na tym marketplace sobie sprzedać. Więc ja sobie wystawię takie zlecenie, klikam sobie sell i wystawię to sobie na przykład za 0.0, na przykład 2 Ethereum, klikam sobie list, również potwierdzam w Argencie i być może przy okazji ktoś takie NFT z tego rynku ode mnie kupi. W międzyczasie działań na Mint Square dostałem informację, że transakcja na ten case swap została potwierdzona, jeśli chodzi o pulę, więc jak wejdziecie sobie z powrotem tutaj na pool, My Pools, wejdziecie sobie w Manage, czyli chcecie zarządzać swoją pulą, to macie przycisk Withdraw, możecie sobie wybrać ile chcecie tych środków swoich wypłacić i tak samo zatwierdzacie, wypłacacie i środki, które wrzuciliście do puli, możecie wypłacić. Ja sobie tą częściową tutaj taką transakcję zostawię na kilka dni, warto to sobie też czasami robić, żeby widzieli, że jesteśmy aktywnymi użytkownikami, a nie tylko klikamy wpłaty, wypłaty i uznali nas za jakieś boty. I ostatnią stroną, platformą, na której możemy podziałać, jest to strona ZKLand, ale zostawię tą stronę, tą platformę na osobne wideo, z tego względu, że działamy tutaj na testnecie, potrzebujemy testnetowe środki, więc pokażę Wam też dokładnie skąd, jak je wszystkie tutaj sobie pobrać. ZKLand jest money marketem, więc możemy tutaj sobie pożyczać, wypożyczać środki, ale póki na testnecie, no to warto zrobić tutaj różne działania, ale te w osobnym wideo, więc jeśli jesteście zainteresowani, chcecie takie wideo zobaczyć, to zasubskrybujcie sobie kanał. Myślę, że jutro, pojutrze takie wideo znajdzie się na moim kanale. Możecie sobie oczywiście też przygotować mały skoroszyt, jeśli chcecie zrobić kilka kont, na przykład kilka kont na Argencie, dodać sobie i porobić te różne działania na kilku kontach, ale sami widzieliście, że te transakcje tutaj idą bardzo wolno, są dość drogie, jeśli chodzi o sam most Stargate'a, więc warto sobie przeliczyć, ile chcemy wydać na ewentualne kwalifikacje pod ten airdrop. Na samym końcu, jeśli chcecie wyjść sobie z tej sieci, przenieść z powrotem środki z sieci Starknet, na której działaliśmy, na sieć Ethereum, możecie to z powrotem zrobić z ich mostu Stargate, czyli zrobić sobie dodatkowe transakcje i kolejną jakby tutaj kwalifikację z ich oficjalnego mostu, czyli przenosicie ze Starkneta na Ethereum. Możecie do tego też wykorzystać Orbitera, na którym działaliśmy, tutaj też wystawiając się na potencjalny airdrop, tylko
szybko. Tutaj też przy okazji Orbitera jest bardzo dużo pytań, że macie bardzo dużo opóźnień wśród transakcji. Śledźcie sobie na bieżąco ich media społecznościowe, szczególnie Twitter. Wczoraj dodali informację, że tak, mają różnego rodzaju opóźnienia tutaj na platformie związane z różnymi sieciami, więc jeżeli ktoś nie otrzymał transakcji przez dłuższy czas, może odezwać się do nich na Discordzie w tej sprawie, zgłosić tą sprawę do admina, ale od razu też zaznaczają, żeby uważać na skamerów, którzy wyłudzają wasze środki. Nigdy nie podawajcie swoich kopii zapasowych, kluczy prywatnych, bo inaczej stracicie swoje środki. Także tyle w tym wideo, dajcie znać, co o nim myślicie, czy będziecie działać na Starknecie, być może sami macie jakieś ciekawe opcje, które możemy robić pod Starknet, podzielcie się ze mną nimi w komentarzu albo na mojej grupie na Telegramie lub na Twitterze, który w jakiś sposób zacząłem. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.